A potem różne akcesoria są przygotowane, jak na przykład pędzelki, masażerki, szczotki. Taki delikatny dotyk karku i masaż karku. Na pewno różowy. Różowy. Myślę, że troszeczkę przeczytamy do tego na. Cześć kochani, dzień dobry, witamy Was serdecznie. Dzisiaj ponownie, co bardzo mnie cieszy, moim gościem jest Ada. No i zrobimy masaż z cyklu naszych masaży, które tutaj na kanale Wam prezentujemy. A dzisiaj zrobimy masaż szyi, bo szyja jest miejscem, które jest warte masażu i myślę, że będzie to dla Was miłe do oglądania, a na pewno dla Ady miłe do przeżywania. No to zaczynajmy, bo już wszyscy są ciekawi, co będzie się działo. Zaczynamy. No to najpierw tak, a jeszcze tu mamy fajne dźwięki kolczyków, zobaczcie co odkryłem. No. Dobra, pobawiłem się. Wracam do szyi. Najpierw dłonie tak delikatnie podotykamy. A potem różne akcesoria są przygotowane. Jak na przykład pędzelki, masażerki, szczotki, kremik też tu możemy zaimplementować. Czuję, że ta szyja jest ciepła, a moje dłonie są zimne. Muszę się ogrzać. Dobrze, troszeczkę tutaj też. Teraz tego nie widzicie, ale taki delikatny dotyk karku i masaż karku. No to jest zawsze coś potrzebnego, bym powiedział nawet. Ja bym sobie zdjął ten naszyjniczek i będziemy kontynuować bez niego. On jest bardzo ładny, ale jednak nam przeszkadza. Miał chwileczkę cierpliwości, bo on nie obiecywał współpracy, a już teraz widzę. Jak nie będzie tutaj po dobroci, to przyniosę cynki. I załatwimy to w inny sposób. Ale właśnie usłyszał to i stwierdził, że po dobroci. Dobrze, no wracam do kraku. Troszeczkę więcej siły. Jakby nie za dużo tej siły, to mi dasz znać.
Rozgrzaliśmy teraz i no to tak troszkę sobie delikatnie, daję sobie spokój. A mam taki pędzelek, który jest super delikatny. Ja go na przykład w ogóle nie czuję na sobie. W ogóle też go nie słychać. A jak go czujesz? Czujesz go? Mhm, jest przyjemny? Tak. No to dobrze. Też troszeczkę. No dobrze. To teraz taki masażerek. Taki pokazany pokażę. Ja bym sobie przymijał na taką fakturkę tutaj. A już go znacie. Dobra. Mamy teraz taką szczotkę. Jest to taka szczotka przeznaczona do masażu. Być może tak bardziej pleców, ale ogólnie ciała. I jej włosie nie jest aż takie szorstkie. Myślę, że ona jest do zniesienia. Jak to czujesz? Mhm, jest w porządku. Jest w porządku, też tak myślałem. Nie za dużo, bo jednak może skóra nam się troszkę czerwona, ale to nic, to zaraz po 5 minutach zniknie. To jest takie czesanie, powiedzmy, skóry. Tak można słyszeć bardziej.
jeszcze tak może przez chwileczkę. Niech ta szczoteczka wyląduje na ramionach teraz. No tutaj na pewno nic się nie dzieje. A jednak wrażenie ciekawe. Dla nas zoom. Myślę, że ciekawym pomysłem będzie zastosowanie naszej takiej rękawiczki w kolorze, nie wiem co to jest za kolor, różowy. Na pewno różowy. Różowy. No to mamy tutaj potwierdzenie. Także możemy wybrać kolor różowy. No i ta rękawiczka może być podobnie odczuwalna jak ta szczoteczka, aczkolwiek nie wiem. O wiele łatwiej tak jest mi ani pomować, że tak powiem, bo szczoteczka to oparta na kawałku drewna, sztywna. Powiem wam, że grzeje ta rękawiczka. No dobrze. Myślę, że teraz zrobimy sobie coś innego. Tak więc odstąpimy na chwileczkę od szyi, ramion, karku, a przejdziemy na głowę. A jeśli na głowę, no to po prostu nie będziemy zwlekali, tylko od razu użyjemy
najbardziej skutecznego. Narzędzia masażerka do No to jeszcze troszeczkę z tej strony, żeby usprawiedliwie. No to jeszcze myślę, że zaaplikuję krem, który jest bardzo taki uniwersalny i przeznaczony do każdej ceny. To tutaj dam tych dźwięków najpierw. Szyję. Myślę, że cały krem tutaj zniknął.
tak myślę, kochani, że to, co myśmy tutaj zrobili, to było bardzo, bardzo relaksujące, bardzo przyjemne dla Ady. No na pewno tutaj w tym głównie uczestniczyła, ale też dla Was, kiedy mogliście to obserwować i może sobie zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteście tutaj na jej miejscu. Myślę, że to dobrze Wam podziałało. Dzięki za oglądanie. Zostawcie dla nas bardzo jakieś pozytywne komentarze i ślad po sobie w sekcji komentarzy. Bye bye, do widzenia. Fajnie było. Proszę Cię o zostawienie łapeczki pod filmem i subskrypcji. Koniecznie włącz wszystkie powiadomienia, by niczego nie przegapić. Wspieraj moją twórczość i mój kanał. Wybierz to godne dla siebie poziom wsparcia. Otrzymuj więcej treści tylko dla wspierających, a mi to bardzo pomoże. Rozważ także